Miasto budzi się z naszymi marzeniami. W naszej szkole w tym roku znalazł się wybitny uczeń, który dokonał chyba niemożliwego. Co prawda pierwszą klasę zdał na dwa razy, ale za to w drugiej klasie z 6 jedynek przeszedł do trzeciej. 5 poprawił jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, a w sierpniu poprawił tą ostatnią, z matematyki. Może żadnej olimpiady nie wygrałeś, ale hopie, liczy się co innego. Ty wygrałeś w życie, a tego się nie zapomina. Co się stało? Znaczy jeszcze nie wiadomo, czy coś się stało do końca. Coś się próbowało stać. Otóż jakoś tydzień temu na Sobieskiej Platformie Informacyjnej dostaliśmy informację. Nie dostaliśmy takiej informacji. Była to taka informacja okryta w innej informacji, mianowicie dostaliśmy informację, że bluzy będą od innej firmy. Nawet jeśli okazałoby się, że szkoła będzie zamawiała bluzy od innej firmy, to nie wyklucza to, że możecie kupić bluzę Sobieskiego od Raskala, który dalej będzie prowadził tą sprzedaż. Chociaż mimo wszystko z drugiej strony trochę niefajnie by było, jakbyśmy porzucili rodzinną i szkolną firmę na rzecz jakiejś takiej, co będzie nam wysyłała bluzy w słoikach pewnie. Gdy się do tego przywiązywali i ten postęp stary wywoływał, no chyba dosyć sporą falę hejtu. Cóż, to było takie trochę chyba faux pas ze strony Estery. Popełniła takie samobójstwo polityczne. Wiadomo, bo można zrobić źle, następnie można też zrobić źle, później można zrobić jeszcze gorzej, ale ludzi poznaje się po tym, nie jak zaczynają, ale po tym jak kończą. Całą tą kadencję teraz tak wiesz, tak jaka dzicha woda tutaj, ten DNA, co nie, się uruchomi w listopadzie taki Adam cichy. Bo przecież jak teraz nic nie będzie robić, a jak przez ostatnie 2 miesiące będzie robić, to co zostanie to wrażenie z tych ostatnich 2 miesięcy. Estera, rozkminiliśmy. Drugoklasiści pewnie już się niektórzy zastanawiają, czy będą startować na prezydenta, a jak już się zastanowicie, to wszelkie kandydatki niech wysyłają do nas wiadomości, to może wstąpimy do waszego sztabu. I kandydaci. Gdzie jest turniej futsalowy? Tak, wiesz, Estera siedzi sobie w domu, po jednej stronie aniołek, po drugiej diabełek. Tam jest, Estera, obiecałaś turniej futsalowy, zrób to. A diabełek mówi, nie, oni już zapomnieli, nie rób tego. Więc my tak może tylko przypomnijmy o tym, że ten turniej powinien się odbyć. Nowe toalety. No tak, no, pierwszoklasiści mają wygodnie, ale na przykład rok temu to drzwi do toalet były bez zamków, były dziurawe, nie trzymały się. Papier wciąż jest. Jednej rzeczy nie ma tak jak zawsze, żeby wiadomo, bo zdziwilibyśmy się za bardzo, nie ma mydła. Ja najdłużej to się utrzymywało w tej na drugim piętrze, to po prawej najbardziej ta mydelniczka. Ty. A, o tobie mówię pierwszaczku. Nie ty, o tym pierwszaczku tam mówię. O. No ty, właśnie ty. Ja widziałem. Szedłeś lewą stroną. Tylko na schodach się idzie lewą. Ruchomych schodach. W naszej szkole nie ma ruchomych schodów, chciałbym was poinformować. Mateusz właśnie zwrócił z PZU Krakowia Maraton, 15 PZU Krakowia Maraton. Widzicie, że jest zdyszany Mateusz. Jak było na maratonie? Cudnie. 42 km, tak? Tak. Fajnie. Ślubowanie. Msza była w kościele karmelitów na Karmelickiej, potem przechodziliśmy sobie na płytę główną rynku, tam przy obsadzie wojska, no było dużo, no był ten apel smoleński. Widziałeś ten post na stronie samorządu uczniowskiego o ślubowaniu? Za niedługo pojawi się również relacja ślubowania zrobiona przez STV. Czy ty coś o tym wiesz? O czym można jeszcze wspomnieć? No matury za 7 miesięcy. I minęło już 12 dni września. Jesteśmy 12 dni bliżej końca matur. A drugoklasici są 12 dni też bliżej matur. Słuchaj, chyba zmieniła się obsada Sobieskich Bloch, co nie? Tak niespodziewanie zupełnie się zmieniła ta obsada. Dzieje również, że będziemy nagrywać w miarę systematycznie. Tak raz w miesiącu? Bo u was. Dzięki. Dzwonek, kończymy ten odcinek i widzimy się w najbliższym czasie w kolejnym. Norbert Smaga i Michał Wojtasik.